bardzo serdecznie w pierwszym premierowym Q&A Question and Answers na moim kanale, na kanale, na którym wbiliście dosyć niedawno 500 subskrypcji. Dla mnie to dużo, dla was to mało, bo wiecie, że więksi ludzie mają o wiele więcej i ta liczba moja jeszcze nic nie znaczy, ale nie o to chodzi, słuchajcie. Jestem dumny z tego, że dzięki wam coś już, kurczę, osiągnąłem na tym YouTubie i mam nadzieję osiągać dalej, więc proszę was o wsparcie, takie jakie ono było teraz. Nie przeciągając, zapraszam was do Q&A, pierwszego na kanale. Pytania zadawaliście na stronie na Facebooku, więc jeżeli kiedyś będzie w przyszłości kolejny Q&A, a na pewno będzie, jeżeli się uzbierają pytanka, to na stronie na Facebooku link macie w opisie. Także dołączacie do grupy i tak dalej, leble, nieważne. A ja przechodzę do Q&A. Widzę, że jest dużo pytań od kilku osób. Zadały pytania dosłownie 4 albo 5 osób. Więc pozwólcie po prostu, że będę te pytania czytał po kolei. Pierwsze pytanie, pierwsza seria pytań jest od Wiktora. Random, no to dobra, na otwarcie Q&A. Ile już miałeś dziewczyn? Słuchaj, Wiktorku, świnko random, z tego co pamiętam. Powiem ci tak, żadnego aktu własności jeszcze nie miałem na dziewczynę. Miałem na kota, na psa, na skuter mam, ale na dziewczynę jeszcze nie, no stary, no żadnej nie kupiłem. Więc powiem ci, że jakby tak na to patrzeć, to żadnej, no. Jeśli chodzi o związki, no to ja jestem słabo związkowy, bo ja bardzo słabo ufam ludziom. Zresztą pewne osoby o tym wiedzą. I jeżeli już się wkręcam w coś, to na całego i zostanie przy tym, że nie powiem ci, po prostu stary. Bardzo przepraszam, mam nadzieję, że się nie obrazisz, ale jest tyle, ile być powinno. Random, co cię skłoniło do nagrywania na it? Stary, przede wszystkim przypadek, losowość, dosłownie, to nie było nic zaplanowanego. Wszystko zaczęło się od tego, że Paweł kiedyś, Pawełek, ten co tam, taki duży youtuber, streamował na Twitchu, razem z nim sobie wygrałem w FIFKę. Graliśmy w różne takie gierki multiplayerowe na jego streamie na Twitchu. Oglądały nas 2, 3, 4 osoby, stare, nie więcej. Ale mimo to obydwaj chcieliśmy, stary, nagrywać i obydwaj chcieliśmy jakkolwiek się na tym YouTubie pokazać. Co z tego wyszło? No nic. Paweł na Twitchu kanał zamknął, przeszedł na YouTube'a, a ja stwierdziłem, że czemu nie, no YouTube, kurczę, w czym ja jestem gorszy od każdego innego, kto nagrywa, nie? I stwierdziłem, że coś nagram. Kiedy założyłem kanał i tak dalej, to nie ma sensu, żebym wam o tym mówił. W każdym razie we wrześniu, 5 września dokładnie, wrzuciłem pierwszy odcinek z The Forest, nazywał się on bodajże, strasznie kiczowa ta nazwa, ja nie wiem w ogóle, do dzisiaj nie wiem, czemu ja to tak nazwałem, serio. To się nazywało Samuraj pośród Jeff. No tyle, Samuraj pośród Jeff. Taki, wiecie, tytuł, wow, będziesz fajny na YouTubie, nie, nie byłeś. To tyle, nie? No skłonił mnie dosłownie przypadek. Nie chcę planowałem, nie chcę kasy, nie chcę nic dosłownie. Po prostu jara mnie to, że mogę montować filmy i publikować je i że potem te 20 czy 30 osób je zobaczy i powie, wow, to jest zajebiste, nie? Coś takiego, stary. Tak to działa właśnie. Random. A jak się poznałeś z Incią? To chyba wszyscy wiedzą na czacie. Z Incią poznałem się przez internet. Weszła któregoś dnia na czat, bodajże jak miałem styczność z Pawłem. Nie będę mówił o szczegółach, bo to nie o to chodzi, ale poznaliśmy się przez internet i gwarantuję wam, że znajomości internetowe dają dużo profitów. Jestem tego doskonałym przykładem i jestem dumny z tego, że założyłem ten kanał, bo gdyby nie to, to nigdy bym cię nie poznał, więc w sumie tajemnica rozwiana, nie? Random! Czy masz bądź miałeś zwierzę bądź chcesz mieć? Jak tak, to jakie? Wiesz co, słuchaj, zwierzę mam. Miałem kiedyś, powiem wam historię od początku, miałem kiedyś papugę, nazywała się Igor, a Igor jakoś tak, taka wiecie, kolorowa, która siedzi w klatce i kompletnie nic nie robi, tylko je i drzery ja czasami, tak jak ja na streamach, to ona, to jest tak samo. Nazywała się Igor, miałem 8 lat, mój brat miał 2 latka, wypuściliśmy ją, postawiliśmy klatkę na balkonie, żeby sobie wiecie, poddychała świeżym powietrzem, jak to papuga musi polachać, leby dyle. Mój brat stwierdził, że papuga ma ciasno i otworzył jej klatkę. Minęły 2 sekundy, a papuga już tam, normalnie, powietrze, nie? No i zniknęła. No myślę się, że po 2 dniach zginęła, no. Tyle. Wiecie, papugi takie klatkowe, tak to nazwijmy, są nienauczone jak się jak się zdobywa pożywienie, tego jak, wiecie, nie wiem, schronienie sobie zrobić,
czy nauczyć się jakiegoś życia w ogóle, nie? W taki dziki ten. No i tyle. Potem miałem kota dla chłopca, który na Boże Narodzenie od nas uciekł. A teraz mam białego kotka, którego zdjęcie walnę gdzieś, czekajcie. Tutaj, to jest mój kotek. Wabi się Łukasz, Filemon albo kot chodź tu. Tak to wygląda. No i reaguje, więc nam to wystarczy. Więc jeśli chodzi o zwierzęta, no to jest właśnie tyle, nie? Hello, bo ja cię chciałem jeszcze zapytać, ile masz rodzeństwa? Rodzeństwo jest takie, jakie jest, trzeba je akceptować. Ja się cieszę, że mam braciszka, który ma 16 lat obecnie, tak? Tak. I siorę, która ma 8, właśnie bajki ogląda na dole i ja nie mogę być za głośno, bo przyjdzie i ej, za głośno, taka będzie, no, a normalnie tak. Więc jeśli chodzi o rodzeństwo, to tyle. Rando, czy planujesz zrobić nagrywki z większymi youtuberami, żeby się wypromować? Jeśli chodzi o to pytanie o youtuberów, wiesz co, raczej nie planuję takich nagrywek, aczkolwiek nie mogę ci powiedzieć o tym od tak teraz. Bo nie wiem, stary, jak się rozwinie moja kariera na YouTubie. Jak się rozwinie, no to coś będę działał, nie? Ale na chwilę obecną czuję się samowystarczalny. Jeżeli korzystam z pomocy, no to korzystam z pomocy Pawła, Paweł z mojej i wiesz, tak to się jakoś tam zazębia, że razem sobie dajemy radę na YouTubach i nie potrzebujemy jakiejś pomocy, chociaż wiem, że jego wypromowali, także mi na tym na razie nie zależy, ale czy to się zmieni kiedyś, nie jestem w stanie teraz ci odpowiedzieć. Być może tak, być może nie. Random, czy masz bądź założysz kanał na Discord? Z Discordem i TeamSpeakiem jest tak, że ludzie dzielą się na pół. Jedni lubią TeamSpeaka, drudzy lubią Discorda i tak to będzie wyglądało zawsze. Ja jestem bardziej TeamSpeakowy, nie podoba mi się interfejs Discorda, nie podoba mi się to, jak on wygląda, jak się go używa, ustawienia, przejścia, kanały, po prostu mi to nie jara. Wolę prostą i w miarę taką, wiecie, logiczną, intuicyjną obsługę TeamSpeaka. Klikacie, wchodzicie, rozmawiacie, mutujecie się tu, wyciszacie głos tu, koniec, po co więcej? Tak jest moje zdanie, więc ja TeamSpeak, serwera Discord nie będzie. Chyba, że kiedyś bardzo będziecie prosić, ale ja raczej zostanę przy tym spiku, przy takim, gdzie będzie można wejść, pogadać, coś tam. Tyle ode mnie. Random. Czy zrobisz Draw My Life? Wiesz co, Draw My Life, stary, tak, zrobię. Kiedy? Nie powiem. Planuję na 1000 subskrypcji. To będzie taki special, coś takiego. Ale nic więcej wam nie będę mówił, bo wiecie, zawsze takie jest, że obiecuję, a potem chodzi z tego nic. Także na chwilę obecną będzie na 1000 subskrypcji, a może więcej, a może mniej. Zobaczymy, kiedy to się wbije, jak to się potoczy i czy będę miał sprzęt i czas do tego, żeby to nagrać. Random! Skąd pasja do medycyny? Janusz! Jasiu! Jak cię zwał, tam zwał, nieważne. Stary, skąd pasja do medycyny? Zawsze miałem sobie coś takiego, że jakoś tak miałem taką bardziej rozwiniętą empatię do ludzi, wiesz? Ja nie wiem, jak wy macie, ale jak ja przychodzę na przykład na dworcu i widzę gościa, który żebrał kasę, czuję, że nie wali od niego alkoholem, że jest naprawdę w porządku, jest po prostu zaniedbany, bo nie ma kasy, żeby się umyć, żeby coś zjeść, to mnie to rusza, ja potem cały dzień o gościu myślę i muszę mu pomóc po prostu, no to wiecie, nie podnieść go i umyć, tylko kurczę, dać mu jakąś kasę, powiedzieć, tu jest jadłodajnia, tu są prysznice, tu się można wykąpać, tu zjeść, tu jest noclegownia i tak dalej. Ja po prostu muszę coś takiego zrobić, jak widzę, że ktoś przychodzi na przykład do mnie, do restauracji, gdzie pracuję i nie ma kasy na jedzenie, to ja mu zrobię to tak, żebym miał po pierwsze jak najtaniej, po drugie jak najlepiej. No wiecie, no ja nic nie tracę, a mogę pomóc, a gościowi będzie fajnie, przyjemnie i miło mu zleci dzień, nie? Tyle. Jak ci się dzisiaj spało? Wiesz co, stary? Mimo wszystko spało się zajebiście źle. No bo okazało się, że coś mnie straszyło w nocy. Masakra, wystraszyłem się, musiałem się przenieść na inne łóżko. Chociaż nie wiem, czemu to zrobiłem do dzisiaj. Po prostu miałem coś urobione w bani w nocy i wiesz, nie wiem, czy to jakaś mycha mi tu łaziła, czy jakieś szczury, koty, tyranozaury, czy brontozaury, nieważne, coś chodziło mi tutaj. No i w sumie stwierdziłem w nocy na pełnej bani zaspany, że se przyjdę na inne łóżko i się nie wyspałem, bo to było twarde. Hello darkness, my old friend. I've come to talk with you again. Random! Czy zamierzasz prowadzić kanał przez wiele lat? Jak tak, to przez ile? Wiesz co, to jest trudne pytanie, dlatego że to tak jakbym ja ciebie zapytał przy
jarając się teraz na przykład, nie wiem, byciem astronautą, to czy będziesz się jarał tym za 7,5 roku, nie? Nie wiesz tego, stary, bo ty dorastasz, ty się rozwijasz, tak samo ja. Nie wiem, co będzie na YouTubie ze mną za pół roku, za rok kończę studia, mam nadzieję, że zdam sesję. Idę do pracy, zacznie się, wiecie, pracowanie w systemie 7, 19, 19, 7 i tego czasu będzie stopniowo coraz mniej. Nie znaczy to, że się poddaję, nie, absolutnie, streamować chcę, odcinki wrzucać też chcę, póki mam na to czas. Po prostu mnie to jara i daje mi fun. Montowanie odcinków i tak dalej, już tłumaczyłem o tym wcześniej wszystko. Chcę to robić, póki będę miał możliwości. Planuję minimum jeszcze rok, co będzie później, zobaczymy. Także co, no obserwujcie kanał, fanpage'a i tyle, będziecie wszystko wiedzieć na bieżąco. Piotr Kurwa, co cię zmotywowało do nagrywania na YT? Maciuś, słoneczko, nic, po prostu tak sobie mówię, siądę, nagram. Nagrałem pierwszy odcinek, nie wiem ile obejrzało osób, ale wrzucę wam to tutaj. To tyle osób, nie? No. Tyle osób go obejrzało. Po roku. Pamiętam, że miałem taką karteczkę, na której zapisałem sobie odcinki od 1 do 10 z Foresta. I pisałem codziennie, ile jest wyświetleń przy każdym odcinku i o ile wzrasta. Takie, wiecie, analitykę sobie robiłem. Dopiero potem odkryłem, że to można zrobić nie na kartce, tylko w serwisie YouTube. No ale jarałem się, było taki, o, 5 osób to obejrzało, ale jazda, nie, coś takiego. No i tak, wiesz, stopniowo to narastało. Potem zainwestowałem w sprzęt, dostałem mikrofon na urodziny od przyjaciół, od inci i tak dalej. I tak to się jakoś potoczyło, że zaczęło mi to na tyle jarać, że wiesz, stary, no po prostu mówię, kurde, no lepszy etap. Inwestujemy w to, inwestujemy w kartę graficzną, kupujemy gry, gadamy z widzami, konkurs na PESOS, wygrywanie V-dolców i tak dalej. I to, wiesz, wszystko samo się napędzało taką kulą śnieżną. Im bardziej się toczy, tym jest większa. Brakuje mi tylko jednego, stary. Brakuje mi tylko tego, żeby te suby przychodziły szybciej, żeby ten kanał się rozwijał. Bo gwarantuję wam, że ja daję całe swoje serducho w to, żeby ten kanał jakoś wyglądał. Naprawdę. Może tego nie widać, ale ja się angażuję na 110%. Ja potrafię wstać o 3 w nocy, jak zapomniałem wrzucić odcinka na 9 rano i to zrobić. I się wyspać, wiecie, do 10, ale mieć świadomość, że odcinek wleci i że będziecie mieli co oglądać, bo obiecałem, nie? Tak to działa właśnie, z mojej strony oczywiście. Słuchajcie, teraz lecą pytania od Inci, ja się trochę ich boję, bo powiedziała, że będę przez nie płakał. Czy lubisz fistaszki? Uwielbiam wszystko, co słone i co jest orzechami. Zamiast fanartów możecie mi orzechy wysyłać. Będę jadł na odcinkach. Zrobimy odcinek. Jem fistaszki 30 minut challenge. Będę tak siedział i jadł. Zesracie się, nie obejrzycie. Nie ma opcji. Ach, ale zrobimy. Spokojnie. Kiedyś się zrobi. Taki bekowy. Lecimy z kolejnym pytaniem oczywiście. Ostatnie już moje pytanie i daję ci święty spokój, XD. Czemu poszedłeś do ratownika? Co ciebie skłoniło do tego? Wiesz co, cała przygoda moja z ratownikiem zaczęła się od tego, że będąc w wojsku w wakacje 2016 roku zobaczyłem taką wojskową karetkę. Nie wiem, czy wiecie, jak one wyglądają, ale to nie są takie typowe karetki, ambulanse. Jak wam, nie wiem, tu wam pokazuję na przykład, to tu jest zwykły ambulans. To wojskowy wygląda troszkę inaczej. I wojskowy ambulans różni się tym, że w środku macie tyle miejsca, że tam sobie pokój urządził, to raz. Jest dwa razy więcej sprzętu, jest naprawdę fajnie, pięknie, zajebiście. I widziałem, wiecie, ci żołnierze tam napierdzielają, tam biegną, nie, coś tam, bo ktoś tam zemdlał. Wiecie, głupota, zemdlenie. Ale lecieli, bo im zależało i bo musieli, albo było jakieś zgłoszenie poważne i tak dalej. I to było takie, kurde, też bym chciał tak na takiej adrenalince. Tak, wiecie, na pełnej petardzie gdzieś biec, kogoś ratować. No i moje marzenia się spełniły, aczkolwiek o tym wam opowiem w innym odcinku, jakimkolwiek odcinku, ale w innym. No i wiesz, potem zobaczyłem serial na Sygnale, tak, zajarałem się serialem i poszedłem na studia, to głupota największa, jaka mogła być. Co nie znaczy, że mi się to nie podobało, bo rzeczywistość oczywiście i serial to są dwie różne rzeczy i na Sygnale jest tak przekoloryzowane to wszystko. Nie wiem, co wam mogę powiedzieć. Ratownicy nigdy nie biegają, ratownicy się nie spieszą, robią wszystko powoli. Bo jeżeli robisz coś powoli, to robisz coś dokładnie. To są dwie najważniejsze rzeczy w tym zawodzie. Wiedza i dokładność. Tyle wam wystarczy. No i poszło się na studia, zobaczyło się tam na praktykach co nieco. I w momencie, w którym wsiadłem pierwszy raz do karetki, pojechałem z chłopakami na akcję. To było takie... To jest to. Serio. Życzę wam, żebyście w przyszłości
doświadczyli czegoś takiego, że w jednej sekundzie spada na was takie wow, to chcę robić w życiu. Serio. To był właśnie ten moment, nie? Tyle. To właśnie to mnie zmotywowało, sorry. Co sądzisz o globalnym ociepleniu? Globalne ocieplenie? Powiem ci, że to jest bardzo chybotliwy temat. Aczkolwiek zastanawiam się, czy... Nie, to dalej chybotliwy temat. Uważam, że to wszystko przez pingwiny, które zjadają ryby. Dobra, nie. To było debilne. Nie wiem. Byłeś na jakichś eventach e-sportowych? YouTube'owych? Czy byłem na jakichś eventach e-sportowych? No, zdarzyło mi się. Byłem na dwóch. Mam tu takie, drożki, breloczki. Słuchajcie, byłem na Let's Play'u w Częstochowie. To wam pokażę bliżej, niech ostro złapie. Jako gość oczywiście tam wyściółka po znajomości. Pawełek załatwia, bo on tam ma aptyki. Mam tu autograf od... I samu i z pompy. To dzisiaj nie wiem, czemu go wziąłem, bo w sumie wiecie, jakimś tam super fanem jego nie jestem. Ale lubię go i szanuję, bo jest w porządku ziomkiem. I byłem też na GKS Tychy FIFA Cup. Byłem z Pawłem jako organizator, tam pomagałem... wiecie, pomagałem rozstawiać sprzęt, organizować to. Jest z tego live gdzieś zapisany, więc jeżeli chcecie, to popytajcie na grupie, to wam go wyślę i zobaczycie, jak to wszystko z Pawłem razem ustawiliśmy, nagłośniliśmy i tak dalej, nie? Tyle. Czy jak robisz kupę, to jednocześnie sikasz na siedząco? Tak, jak robię kupę, to sikam na siedząco. Niestety. Po co dwa razy brudzić, znaczy siadać, skoro można to tak raz wszystko. Okej, jeśli chodzi o Q&A, to już wszystkie pytania, które mi zadaliście, w kolejnym liczę na troszkę więcej i będziemy je już wybierać. Jeżeli w tym nie odpowiedziałem na jakiekolwiek wasze pytania, to albo były po prostu bez sensu, albo nie chcę na nie odpowiadać, albo mi się nie podobały i tak dalej, i tak dalej. Nie, fikołka robił nie będę i cia. Nie myśl, że to było lipne pytanie, ale fikołka nie zrobię, bo szkoda mi trochę leniwów i wszystkiego. Nieważne, słuchajcie, jeśli chodzi o ten odcinek, to już tyle, więc zapraszam was na kolejne Q&A, na odcinki na kanale. Subskrybujcie w tym miejscu, lajkujcie sobie w tym miejscu, gdzieś tutaj jest, nieważne. I zapraszam was na streamy, na odcinki, ble, 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 ble. Trzymajcie się, do zobaczenia, cześć!